Dziś przy ołtarzu Chrystusa z potrzeby serca, bo chcemy uczcić tego, który jest obecny pod postaciami chleba i wina. A tutaj przyszliśmy także i po to, żeby nacieszyć swoje oko i przemienić swoje dusze, patrząc na te przepiękne dywany kwietne, które świadczą o wierze tego ludu, o Jego wierności Chrystusowi, bo tak piękną drogę przygotowali na Jego przejście. Przesłanie z dzisiejszej Ewangelii streszcza się w jednym słowie. Odpowiedzialność. Weź odpowiedzialność za powierzonych Ci ludzi i polecone zadania. Pamiętaj, że człowiek wierzący nigdy nie jest sam. Nie działa też sam. Jeśli Pan Bóg wyznacza zadania, daje też i łaskę. Dziś, bracia i siostry, wychodzimy na ulice naszych miast i wiosek. Ale przecież w każdą niedzielę i święto sprawujemy świętą Eucharystię. Po co tu przychodzimy? Po to, aby uczyć się odpowiedzialności za Boga i powierzone nam zadania. Wszystkie ważne momenty naszego życia dokonują się podczas sprawowanej mszy świętej. Dziś na mszy świętej są przedstawiciele Wojska Polskiego. Historia każe nam zauważyć, że polscy rycerze, a potem żołnierze i powstańcy uczyli się odpowiedzialności za wolność narodu i niepodległość ojczyzny przy ołtarzu. Wspomnę tylko, że Jan III Sobieski, król Polski ze swoją armią, o 4 rano 12 września 1683 roku, uczestniczył najpierw we mszy świętej, a potem dał rozkaz do wygranej bitwy z tureckim agresorem. Nawet w polskiej armii, która formowała się na terenie byłego Związku Radzieckiego, Stalin zgodził się, by pomiędzy żołnierzami byli kapelani. W Muzeum Ordynariatu Polowego w podziemiach katedry w Warszawie są pamiątki potwierdzające tamtą mądrość. A potem zwyciężyła ideologia. Ze sztandarów Bóg, honor i ojczyzna zniknęło słowo Bóg. Ale dzisiaj trzeba Bogu dziękować, że znowu na sztandarach wojskowych pojawiło się to słowo Bóg, honor i ojczyzna. Bracia i siostry, niechże dzisiejsze święto, uwielbienie Boga, który jest obecny pod postaciami chleba i wina, stanie się również okazją, byśmy zapamiętali to jedno słowo – odpowiedzialność. Przy eucharystycznym stole uczę się odpowiedzialności. Pozostańmy wierni temu przesłaniu. A owoce przyjdą same. I tego z całego serca życzę. Amen.
Najświętszy sakrament był dla nas zadatkiem życia wiecznego.